Dziękuję. Nazywam się Marcin Lis i będę opowiadał o tym, jak stosuję Linuxa w różnych rozwiązaniach przemysłowych. No, jak działa? Dobra. Tu można znaleźć wiele moich przykładów. Ja osobiście zajmuję się Linuxem od 2000 roku, już od kilkunastu lat, z kilku konkretnie systemami wbudowanymi. Czyli to są takie komputery, w których nie widać, co to jest komputer. Tak ostatnio modne jest Raspberry Pi, o którym tutaj będzie wykład jutro. Zajmuję się szkoleniami, konsultingiem, wsparciem technicznym i ostatnio przemysłowymi zastosowaniami Linuxa w systemach, które muszą pracować w czasie rzeczywistym. No, opowiem wam, dlaczego tam się stosuje Linuxa, co nam to daje i czy się to w ogóle uda. To jest przykład takiego urządzenia. To jest przemysł plastikowy. Generalnie wszystkie elementy z tworzyw sztucznych produkuje się na takich tryskarkach. Tryskarka to jest dość toporna maszyna, która już od długiego czasu jest zbudowana i tam w zasadzie nie ma za bardzo innowacyjności. Natomiast, żeby ta tryskarka zużywała mniej energii, oszczędzała surowce, stosuje się różne sprytne urządzenia, to jest jedno z takich właśnie. Tak zwana grawimetria, ta dozować odpowiedniej ilości barwnika. No i dobrze było jeszcze, żeby to w dobry sposób raportowała. Takie urządzenia były budowane przy użyciu różnych układów typu PLC, do przemysłu, kontroli przemysłowej. Później przy pomocy różnych mikrokontrolerów, które stawały się coraz tańsze. A teraz okazuje się, że w tego typu aplikacjach coraz częściej używamy Linuxa. Dlatego, że sprzęt zdolny do uruchamiania Linuxa, czyli przede wszystkim procesor, który ma odpowiednie możliwości sprzętowe, memory management unit, odpowiednią częstotliwość, odpowiednią moc, odpowiednie peryferia i pamięć, jest coraz tańsza. Znaczy, trudno w tym momencie kupić na przykład kostki pamięci, które mają mniej niż tam 64 MB. To jest naprawdę ciężko. Dobra, Linux wspiera dużo sprzętu. Możemy tutaj podłączać różne karty bezprzewodowe, różne pendrive, różne rzeczy, które zwykły klient chce i na które chce zapisywać swoje dane. Protokoły sieciowe. W tej chwili jest tendencja, żeby wszystko zabezpieczać. IPv6, IPsec używa się na przykład w sterowaniu przez radio. Są takie sieci, które implementują po prostu IPsec na warstwie jakichś tam radiowych protokołów. Dodatkowo kod stworzony pod Linuxem jest zwykły reużywalny i programiści, którzy piszą ten kod, starają się trzymać pewnych standardów. Znaczy, tego nie można powiedzieć o różnych sterownikach PLC, mikrokontrolerach, gdzie często jest sieczka w kodzie. Tutaj pod Linuxem deweloper może pracować na swoim PC-cie, później to samo może uruchamiać na gotowym urządzeniu. Koszt systemu, wiadomo, Linux za darmo nie jest. Trzeba wydać pieniądze na szkolenie, trzeba wydać pieniądze na jakieś przygotowanie, trzeba wejść w to wszystko, to jest dużo pracy, dużo kosztów, natomiast jest tańsze niż klasyczne RTOSy, jeśli chodzi o funkcjonalność, więc dużo więcej pozwala. No i brak vendor lock-in. Otóż ostatnio udało mi się przeportować taką dość prostą aplikację, która steruje pewnym procesem przemysłowym na coś takiego, czyli no, Raspberry Pi tak $35, to jest koszt mikrokontrolera sprzed paru lat, więc to nie jest do końca otwarta platforma, nie mamy dokładnej specyfikacji tego procesora, natomiast dużo można i coś takiego się dobrze sprzedaje. No i niestety, albo na szczęście, coraz więcej tego typu aplikacji, które byśmy chcieli na tym uruchamiać, powinno działać w reżimie czasu rzeczywistego. No, zaraz postaram się wytłumaczyć, co to oznacza. Zacznijmy od takiego przykładu z życia. Otóż to konkretnie urządzenie, które jest kontrolowane przez taki komputer przemysłowy, tutaj trochę widać jakąś wizualizację tego, jak to wygląda, działało sobie do zeszłego roku w zasadzie na takim systemie typu RTOS, czyli tym operating system, który umożliwia uruchamianie procesów, jest tam jakiś planista, jest jakieś zarządzanie pamięcią, jest alokacja pamięci, wszystko działa oczywiście w czasie rzeczywistym. Projekt nazywa się TN-Kernel. Projekt open source, rozwijany przez de facto jednego człowieka plus kontrybutorów, jakichś tam zaangażowanych firm, które ten projekt wdrażają.
zdarzają. To jest naprawdę ładne, naprawdę przejrzyste, naprawdę elegancko zaprojektowane, naprawdę ze sprytnym API i, co ważne, przetestowane na wielu wdrożeniach. To nie jest projekt typu wersja alfa 01, tylko coś, co naprawdę działa. W tym systemie da się pisać. Konkurencja do komercyjnych RTOS-ów. I teraz przychodzi nas klient, który chciałby w swojej fabryce wdrożyć jakieś normy produkcji ISO 9000. Normy ISO 9000 polegają na tym, że trzeba generować duże ilości danych na temat tego, jak ta produkcja przebiega, w jaki sposób jest quality assurance robione i inne tego typu rzeczy. No, dla naszego systemu, czyli dla człowieka, który zajmuje się systemem operacyjnym, administracją tym systemem embedded, pojawia się taki problem. Pobieranie ruchu przez FTP. Czy mamy sterownik do karty sieciowej, to jest w miarę proste. Czy mamy 100 TCP/IP? Da się znaleźć, to są nawet open source'owe projekty, które w takich RTOS-ach 100 TCP/IP dodają, tylko gorzej jest wtedy, kiedy podłączymy to urządzenie na przykład do sieci, w której pracuje dużo komputerów, one mają jakieś Universal Plug and Play, mają Microsoftowe protokoły do udostępniania plików, no, ruch sieci, czasami ten stos się gdzieś tam przepełnia, gdzieś tam gubi pamięć, to nie do końca działa. Drugi problem, zdalne sterowanie urządzenia. Jak to zrobić? No, widziałem, że w tego typu projektach pojawiają się różne karkołomne rozwiązania typu konwerter Ethernet do RS-232, do seriala. To jest duży, drogi i również nie zawsze działa. No i wreszcie rzecz jest tak trywialna, że klient chciałby ładniejsze ikonki, ale żeby mu okienko przesunąć 10 pikseli w lewo. Co się okazuje, tutaj GUI jest definiowane jako statyczne struktury w C. Ciężko było. Dobra, więc te rzeczy okazują się zbyt trudne do zrealizowania w rozsądnym czasie, ale mamy je z pudełka w Linuxie. W Linuxie lub open source, tak? Rzecz tylko ładniejsze ikonki to jest na przykład Qt albo GTK. Ktoś może tutaj uruchomić. Dalej musimy sprawdzić, czy Linux się nadaje do sterowania tym urządzeniem. Urządzenie ma pneumatyczne siłowniki, które otwierają, zamykają pewnie klapki, włączają, wyłączają silniki, no to już są elektryczne rzeczy. Takie rzeczy jak silniki, jak pneumatyka, mają się opóźnienia. To jest powiedzmy 15 milisekund czas zadziałania jakiegoś siłownika. No, oczywiście sterowanie jakimś samolotem, gdzie mamy pilot samolotu, albo pociągiem, te czasy są odpowiednio mniejsze. Tak, to tutaj nie wszędzie tego Linuxa może dać się wepchnąć. No więc zaczynamy od takiej definicji książkowej. Co to jest system, który działa w czasie rzeczywistym? To jest taki system, w którym rezultat działania tego, zadziałania tego systemu jest wtedy, kiedy on poda nam jakiś rezultat, nie dość, że poprawny, to jeszcze w jakimś zadanym czasie. Każdy system jest systemem czasu rzeczywistego, jeżeli czas jest nieograniczony, więc jeszcze dobrze było, żeby ten czas był jakiś sensowny. W naszym przykładzie 15 milisekund. Dobra. W praktyce, ponieważ no, stosujemy to Linuxa, Linux jest duży, no to dobrze by było, żeby dało się udowodnić, że każda operacja zakończy się. Niestety to się nie da. Tutaj nie da się tego zrobić nawet biorąc pod uwagę współczesny procesor. To znaczy dla procesorów architektury ARM pod warunkiem, że nie wykorzystujemy zarządzania pamięcią, memory management unit, istnieje dowód matematyczny, jakiś taki gruby dokument, który parę osób doktora zrobiło, że ten system w skończonym czasie zadziała i ta architektura jest przetestowana. Oczywiście w momencie, kiedy zaczynamy używać alokacji pamięci dynamicznej, w momencie, kiedy zaczynamy używać jakiegoś systemu Linux, nie działa to, nie daje się. Więc w praktyce stosuje się zestaw testów, no, czyli po prostu testy cząstkowe, które piszą programiści. Jak system jest przetestowany i działa we wszystkich przypadkach, które przewidzimy, no to jest to system real-time. Jak nie działa, to niestety nie jest. To się nadaje do około 90% systemów. Pozostałe to są takie, które na przykład sterują urządzeniami, od których życie ludzkie zależy. No, typu autopilot w samolocie. No tam niestety takie rozwiązania oparte na testach się nie nadają. Z reguły ten problem jest obchodzony w taki sposób, że do systemu, który nie jest do końca real-time, ma ładne ikonki i obsługę protokołów i tak dalej, dodaje się drugi procesor sprzętowo, na którym taki system dobrze sprawdzony działa. Ten mały procesor zajmuje się twardym czasem rzeczywistym, natomiast reszta systemu działa jak działa. Dobra, teraz główny problem z naszym Linuxem jest taki, że to jest taki system demokratyczny.
I znalazłem taką informację, że w zasadzie działa jako real fast, a nie jako real time. Wszystko jest projektowane tak, żeby zmaksymalizować przetwarzanie naraz dużej ilości danych. Tak, przewidzieliśmy, że Apache wytrzymuje 1000 wątków, tak, a inne serwery wytrzymują jeszcze więcej. Więc przy tworzeniu tego systemu determinizm nie jest brany pod uwagę, tylko jest brane to, żeby on jak najszybciej, jak najwięcej danych przetwarzał. Tak? To jest system, który działa od urządzeń typu zegarek, bez ekranu, bez jakimś ograniczonym interfejsem użytkownika, do dość sporych klastrów, które nam napędzają chmurę. No i tutaj są trochę sprzeczne cele. Więc w Linuxie, jak dotąd, jest stworzony w taki sposób, że liczy się maksymalna wydajność. To się trochę zaczęło zmieniać przy okazji wejścia Jandra 2.6, gdzie deweloperzy zauważyli, że wydajność to nie wszystko, trzeba jeszcze dać na przykład responsywność. Tak, użytkownik, który sobie uruchamia jakąś kompilację w czterech wątkach, no, nie można doprowadzić do tego, żeby na jego stacji roboczej kursor zaczął skakać. W związku z czym tam pojawiły się pewne sztuczki, które powodują, że ten Linux jest bardziej responsywny, jądro odpowiada szybciej, się oczywiście dzieje kosztem pewnej wydajności. Natomiast to jeszcze nie jest system real-time. Dobra, dla przypomnienia, architektura naszego systemu wygląda tak. To jest coś, co zawsze pokazuje programistom, którzy do tej pory w RTOS-ach pracowali, czyli w systemach takich klasycznych czasu rzeczywistego, dlatego że tam wszystko dzieje się w tej warstwie. Nie ma podziału na jądra przestrzeni użytkownika, wszystko jest po prostu jakimiś tam wątkami w jądrze, które są mniej lub bardziej od siebie odseparowane. W Linuxie mamy jądro, które dodatkowo jest modularne. Nawet jak zrezygnujemy tej opcji, nie budujemy jądra modularnego, to i tak kod źródłowy jest podzielony na oddzielne sekcje. Są zaimplementowane mechanizmy IPv6, IPsec, jakieś bridge'owanie interfejsów, inne tego typu rzeczy. Są zaimplementowane sterowniki, które wiedzą, jak rozmawiać ze sprzętem. Zlecają mu coś, to sprowadza się do zapisu odpowiednich miejsc, odpowiednich danych, odpowiednie adresy. Dostają do tego sprzętu informacje, czyli przerwania. No i to wszystko, co jest w jądrze, rozmawia sobie z przestrzenią użytkownika, gdzie są aplikacje, które przy pomocy bibliotek odwołują się do wywołań systemowych. No, tak wygląda architektura naszego systemu, w jakiejkolwiek skali by on nie był. No, jak widać, to się sprawdza. Problem jest taki, że większość algorytmów warstw, które są w Linuxie zastosowane, jest bardzo złożone. No to jest mój ulubiony przykład, który psuje deterministyczność w każdym momencie, mianowicie alokację pamięci. Na dobrą sprawę procesy działają w oddzielnych przestrzeniach adresowych, co jest przez sprzętowy memory management unit w procesorze tłumaczone na fizyczną przestrzeń adresową. Tutaj jest architektura 32-bitowa, więc ona się kończy na 32. To w zasadzie wszystko może być nie tak. Jak proces chce sobie zaalokować pamięć, bo na przykład użytkownik wcisnął przycisk i należy na ten przycisk zareagować, tworząc jakąś nową zmienną w pamięci, no to w tym momencie MMU musi mu odpowiedzieć. Jądro musi znaleźć tutaj jakieś wolne miejsce, tego wolnego miejsca może nie być, być może trzeba coś wyrzucić, coś zesłapować, a może się w ogóle nie da. I podsystem zarządzania pamięcią jest najbardziej złożony w Linuxie. Daje dużo z jego wydajności, ale niestety tutaj będzie największy problem z determinizmem. Dobra, zrobiłem taki praktyczny test. Znaczy, nie chcę tutaj mówić o jakimś komercyjnym rozwiązaniu, prawda, typu komputer przemysłowy, który to stosuje. Więc te moje przemyślenia i moje doświadczenia związane z tymi projektami przeniosłem na otwarte płytki deweloperskie, które każdy może sobie jakieś tam kupić i przetestować. Między innymi na Raspberry też się powinno dać. Zastanowimy się nad takim prostym urządzeniem. Tak, jest obwód, jest wyłącznik, wciskam przycisk, włącza się dioda, puszczam przycisk, dioda się wyłącza. Tylko że zaimplementowaliśmy to przy pomocy mikrokontrolera, który w dodatku, na którym działa Linux. Czyli taki włącznik do świateł, tylko że w środku jest 800 MHz i Linux. No, myślę, że jeszcze parę lat i koszt takiego dobrego włącznika do świateł i koszt takiego procesora będą porównywalne, o ile to nie są. Dobra, co to jest? Generator sygnału kwadratowego. No, NN555 to taki klasyczny układ już od lat 70. służby generowania sygnałów kwadratowych. I mikrokontroler, który
posiada takie interfejsy General Purpose Input Output, czyli programowalne piny wejścia wyjścia. Każdy system, że powiem, mniejszy niż PC coś takiego ma. Wszystkie płytki deweloperskie razem i inne zestawy. To tak jest podłączony oscyloskop. Oscyloskop to może być oczywiście drogie urządzenie sprzętowe typu oscyloskop, ale działa też to podłączenie tego do karty dźwiękowej, która też de facto posiada przetwornik analogowy cyfrowy i daje całkiem niezłe rezultaty. Dobra, i teraz... Bardzo by nie było oscyloskop dwustrumieniowy, on dwa sygnały. Tak, zazwyczaj oscyloskopy są dwukanałowe, z tego co widziałem. W jakiejś średniej klasy, powiedzmy. Tak, dwa kanały trzeba obserwować koniecznie. Dobrze, teraz ten model w zasadzie nie różni się niczym od wzbudzania tego wyjścia przy pomocy czegokolwiek innego. To nie musi być wejścia w ogóle do mikrokontrolera, może być wewnętrzny timer, który w środku działa i no, możemy na nim polegać, że on będzie nam regularnie co na przykład milisekundę wzbudzał przerwanie. I my teraz chcemy zmierzyć w takim razie, jak szybko ten mikrokontroler z Linuxem będzie w stanie na to przerwanie odpowiedzieć. No, oscyloskop pozwoli to zwizualizować. No, to może być cokolwiek, tak? Jakiś zewnętrzny mechanizm, jakiś trigger, typu laser z dalmierzem albo cokolwiek. Wyobraźcie sobie taśmę, na której przesuwa się jakieś wiaderko. Nasze urządzenie ma do tego wiaderka dosypać jakiś żwirek dla kota na przykład. W momencie, kiedy wiaderka się pojawi, to chcielibyśmy od razu włączyć sypanie. Dobra, tak to wygląda po zmontowaniu. To jest procesor ARM, taki dość toporny do prowadzenia na zewnątrz, można go sobie pomierzyć. Taka technologia z 2005 roku w zasadzie. To jest procesor Atmela AT91, do tego jest podłączony generator. Taki prosty z zestawu i to wszystko jest spięte z oscyloskopem. To coś widać, że on tam coś wyświetla. Zaraz się będzie zbliżony. Trochę inny zestaw. Na szybszym procesorze Texas Instruments. No tutaj widać, że lepiej wyświetla. Żółty to jest wejście, niebieski to jest wyjście, czyli czas reakcji. Tutaj mam zbliżenie. Dobra. Czyli jest tak. Wciskamy przycisk. Ciach. I od razu oscyloskop widzi, że zmienia się stan z 0 do 5 V żółtego sygnału. Po czym włącza się nasza dioda na wyjściu, czyli tutaj prąd zaczyna płynąć i oscyloskop widzi, że to jest ten sygnał niebieski tutaj. Też idzie do góry. No i interesuje nas, jak szybko jesteśmy to w stanie zrobić przy pomocy Linuxa. Opóźnienie, dokładnie. Tutaj to dość słabo widać, ale współczesne oscyloskopy mają jeszcze taką funkcję, że nie odświeżają ekranu, tylko dorysowują kreski. Więc tutaj widać, że to nie jest stałe, tylko raz było tu, raz było tu, a raz było tu. Zaczyna nam drgać. No dobrze, tak to wygląda na tym slajdzie. Sygnał kwadratowy, tak, generowany. Jak ten opada, to to wyjście za nim podąża. To jest jeszcze jakaś tam różnica policzona. Tak, coś takiego. Minus jeden, minus drugi. Ok, zbliżenie. Tu widać to opóźnienie. Tak, jakbyśmy się uparli, to moglibyśmy odczytać. Z tego slajdu się nie da odczytać. Na niektórych slajdach dodają jeszcze triggery. No dobra, więc system sobie działa, cyka sobie. Tak? Częstotliwość jest mniej istotna z jaką częstotliwością, ale ten generator potrafi dawać nam 200 kHz. Szybsze procesory się wyrabiają. I teraz dodajmy sobie do tego systemu trochę obciążenia. Load jest w okolicach 5, tak? To oznacza, że w każdym momencie, kiedy Linux uruchamia planistę, bije się 5 procesów, które chcą się uruchamiać. Tutaj. Co te procesy robią? Odczytują dane z karty SD, wysyłają coś na terminal szeregowy RS232. W konsoli, który jestem zalogowany, tak robię karty R0D-V, co rzuca takimi heksami. Ping minus F, czyli flood, wysyła tak szybko, jak też radę. Z jakiegoś innego komputera na adres urządzenia po sieci TCP/IP testujemy obciążenie. To jest mały disclaimer. Te testy nie oddają tak naprawdę rzeczywistego obciążenia systemu. Znaczy, to jest tak, że w pewnym momencie prawda, dane z karty SD odczytywane, jeżeli nie będzie odpowiednio dużo, to znajmie się wszystkie w ramie.
nie będzie nam to generowało przerwań, nie będzie nam to przeszkadzało. Tak samo może być z innymi rzeczami, z pakietami. Początkowo pakiety obciążają system bardzo, później działają jakieś mechanizmy cache'owania. Dobra, nie szkodzi, że to nie oddaje dobrze systemu. Po chwili z wykresem z oscyloskopu robi się coś takiego. Po około 6 godzinach. Dorysowuję, przypominacie. Powinno być tak, że żółty idzie w górę i wychodzi. Żółty powinien iść w górę w jednym miejscu, to się coś rozsynchronizowało na tyle, że oscyloskop stracił w ogóle wątek i zgubił gdzieś ten żółty sygnał. Szum. Jest źle. Tak, szum to jest to. Ten pasek. To jest ten pasek. To jest szum i sygnał jest ciągły. Natomiast problem jest taki, że tutaj nie wchodziło do góry. Powinien żółta kreska pionowa być tylko w tym miejscu, gdzieś tam już się rozjechała. Natomiast widać, że istniała co najmniej jedna taka sytuacja, że tu poszło do góry, a tutaj przez cały ekran był jeszcze na dole. Być może zgubił, być może zrobił. Tu ustawienie niskiej podstawy czasu to nie. Tak. Tak jest widać, poziom szumu. Dobra, i teraz co my z tego wykresu możemy wyczytać? Podstawowe pojęcia i co nam to daje. Więc to jest już trochę lepsze. Tu widać, że coś wchodziło i najpóźniej było tutaj. Plus pomiędzy dwoma czerwonymi kreskami mamy 450 mikrosekund, czyli pół milisekundy. Nasz czas, kiedy system ma zareagować, przypominam, to jest 15 milisekund. Tyle siłą ma opóźnienie. To jest odczytywane przy pomocy takiego sterownika, bardzo prostego, który po prostu rejestruje przerwanie. Widzicie, tutaj jest. To jest kawałek kodu sterownika w Linuxie. Zaczyna się funkcja inout-init, która jest ładowana, moduł jest ładowany. Co się dzieje? Rejestruje się na pinie wyjściowym, ustawia mu, natomiast w general programie input output, to wystawia mu status pinu na wyjście, ustawia mu pewną wartość, następnie rejestruje się na pinie wejściowym, następnie ustawia mu direction na input, pobiera numer przerwania przypisany do tego pinu. No, to jest API, które daje nam jądro, to API jest dość elastyczne. Niektóre systemy mają na sztywno przepisane numery, niektóre mają jakiś programowalny kontroler. No i na końcu rejestruje przerwanie na tym pinie. Request IRQ. Przerwanie jest rejestrowane w taki sposób, że jest wzbudzane w momencie, kiedy sygnał idzie w górę i sygnał idzie w dół. Może być jeszcze tak zwane przerwanie zbudzane poziomem, czyli sygnał przez chwilę jest na poziomie wysokim, wtedy pojawia się przerwanie. To jest coś takiego jak klawiatura. Wciskamy przycisk jedno, opuszczamy przycisk drugi. Dobrze? Procedura obsługi przerwania. Wykonuje, pobierz aktualny stan punktu wejściowego i ustaw to samo na wejściu. Tak to ma wyglądać. Tak wygląda wykres z tego. Z obciążonym systemem. Tutaj udało się złapać. Lepszy. Teraz co mamy? Mamy deadline. To jest punkt w czasie, w którym akcja ma nastąpić. Czyli w jakim czasie nasz system musi zareagować. Tak, wyobraźcie sobie dźwig w porcie. Dźwig sobie jedzie po szynie i jedzie z prędkością metra na sekundę. No, czyli mamy przed końcem musimy zareagować. Jeżeli ustawimy jakąś czujkę metr przed końcem szyny, to musimy zareagować w ciągu sekundy. To jest nasz deadline. Jak zareagujemy później, to się wykolei spadnie. Ma sekundę na zatrzymanie. W naszym systemie 15 milisekund. I teraz ze względu na deadline mamy systemy, które są hard in time. One się zawsze muszą zmieścić w deadline. Nie ma innej możliwości. I soft real time. Jak się czasem nie zmieszczą, to nic złego nie nastąpi tak bardzo. Natomiast oczywiście dobrze by było, żeby tak zrobiły. Wszelkiego rodzaju transmisja dźwięku, obrazu przez internet. Systemy monitoringu. Jakiś widok z kamer. Jak zgubimy od czasu do czasu jedną klatkę, to się nic złego nie dzieje. Pewnie się zdenerwuje, ale nikomu się od tego krzywda nie stanie. Natomiast no, hardware i tajne wszelkiego rodzaju sterowniki, które się otwierają, zamykają i sterują tego typu rzeczami. Dobra, więc mamy deadline, mamy latency, opóźnienia. Moment, w którym akcja miała wystąpić, a moment, w którym w rzeczywistości wystąpiła. I to jest de facto to, co widać na tym wykresie tutaj. To był wykres. To jest nasz latency.
Tak, tutaj miała wystąpić. Musieli trochę dać na opóźnienie sprzętowe, natomiast wystąpiła w tym czasie. Czyli od to do dotąd mamy opóźnienie, jak ten system zadziałał. Dobra. Pewien czas opóźnienia jest nieunikniony, dlatego że komputer potrzebuje na operacje sprzętowe trochę czasu. Im bardziej skomplikowany komputer, tym więcej czasu potrzebuje na operacje sprzętowe. Czasami wchodzą wiele rzeczy, na które nie mamy za bardzo wpływu, typu cache procesora na przykład. Jitter. Wariacja opóźnienia. Jak bardzo nam rzuca tym opóźnieniem? Jak szeroki jest to? No, im mniejszy jitter, tym lepiej. No, wiadomo, jeżeli chcielibyśmy na przykład mierzyć coś, co milisekundę działa nam timer i my musimy tutaj pobrać jakąś wartość punktu wejściowego, no to interesuje nas nawet w tym momencie, tak? I musimy być jak najmniej z tej, jak najmniej z tej. No, ten system, jak widać, do takich pomiarów się za bardzo nie nadaje. No, można tutaj zmierzyć wyniką, że to jest około 350 mikrosekund jitter. Niezbyt dobrze. To mamy siateczkę właśnie. No właśnie, jeżeli jest siatka, to pomijać jej długo, ale troszkę nie zeszczytowy, tak trzeba to tylko ekranie. Nie widać jej na slajdzie za bardzo. Przewidywalność. Ile czasu zajmie dana operacja w systemie? No to tak jakby opóźnienia są pochodną tej przewidywalności. To znaczy, po pierwsze musimy wiedzieć, ile system potrzebuje czasu na przykład rozpoczęcie wykonywania procedury przerwania. Po drugie, jak napiszemy tę procedurę obsługi przerwania, no to ona musi się skończyć w określonym czasie. No to tym się zajmuje teoria algorytmów, żeby złożoność tych algorytmów badać i odpowiednie algorytmy tworzyć, tak żeby działały najlepiej na stałym czasie, czyli niezależnym od ilości danych. No to jest już robota dla programisty dobrego. No, de facto interesuje nas to opóźnienie, natomiast tak naprawdę skupiamy się tutaj też w tych pomiarach, w tych wszystkich badaniach na tym, żeby worst case był jak najlepszy, czyli najgorszy przypadek. Z wykresu widać, że najgorszy przypadek to jest około 450-500 mikrosekund zaobserwowany na najgorszy. No dobra, to jest to, co pokazałem tutaj. Ten sterownik jest dość prosty, natomiast on się nie nadaje do niczego. Pomiędzy nastąpieniem sygnału wejściowego a wykonaniem operacji na wyjściu, de facto tak to występuje tutaj, jest wykonywana operacja, chcemy wykonać jakieś dodatkowe rzeczy, nie wiem, zmienić stan jakiejś kontroli GUI, wyliczyć jakąś transformatę Fouriera na przykład, czasem to się zdarza. I implementacja tego w jądrze jest totalnie bezsensowna i tak się tego w Linuxie nie robi. Linux dzieli nam system na warstwy. Przede wszystkim główną rolą jądra systemu jest to, żeby implementować mechanizmy, które następnie będą wykorzystywane przez pewną logikę biznesową. To znaczy, w momencie, kiedy chcemy wysłać pakiet przez TCP/IP, to ma nas nie interesować, jak system to zrobi, tylko mamy mieć socket, który otwieramy i wysyłamy. I tak robią to programiści, którzy programują sockety. No, w środku systemu te warstwy przepływają tak. Procesy otwierają sobie urządzenia znakowe. Tutaj to jest opisane, tak naprawdę to jest tylko pogląd. To jest istotniejsze, przebieg czasowy. Co się dzieje? Mamy pewien proces. Proces odczytuje plik urządzenia. Komunikacje między warstwami są pliki w dewie i wywołania systemowe wykorzystywane. Proces jest usypiany. No, jeżeli urządzenie tego wymaga, to jest programowane, żeby nastąpiło przerwanie. Proces jest usypiany, aż do czasu, kiedy nastąpi przerwanie, kiedy to procedura usługi przerwania jest zbudzona. W Linuxie z reguły jest to podzielone na dwie procedury. Jest tak zwana górna połówka, która ma działać szybko i ma szybko blokować to przerwanie, i dolna połówka, która jest zlecana do wykonania później. No bo właśnie sobie przychodzi na dużo pakietów sieciowych, odbieramy od karty sieciowej bardzo szybko dużo z nich, natomiast ich obsługa, zrobienie firewalla, rozpakowanie, rozszyfrowanie biseka, dostarczenie do sekretów odbywa się w tak zwanej dolnej połówce, jest opóźnione. No, flopa to duży, ale opóźnienie niestety niekontrolowane. Wracamy do tego wywołania systemowego, proces jest zbudzony. No i proces już dostał operację, może w tym momencie zlecić na przykład wykonanie odpowiedź na sygnał. Dobrze, jest drugi sterownik materiału do wykładu będzie. Trochę bardziej skomplikowanie, jak teraz pokazywał. To komunikacje między tymi warstwami są wywołania systemowe, najczęściej wykonywane na typach urządzeń. Tutaj jest najprostszy typ urządzenia znakowego. To jest po prostu widok, jak te warstwy przechodzą przez siebie.
Kluczowe jest to, że jak zrobimy to metodą Linuxową, czyli oddzielimy logikę od mechanizmu, przełączając wyłącznie się proces przestrzeni użytkownika, nie tylko dostarcza mechanizm, pojawił się sygnał, zmieni sygnał, to dzieją się takie rzeczy. Tak, teraz jest duży zoom out i okazuje się, że straciliśmy też sporo sygnału. Więc hard return to zdecydowanie nie jest. Tak, tutaj jest przykład jeszcze gorzej, chociaż widać, że ten sygnał jest bardzo niestabilny. Raz mniej, raz więcej. Bardzo źle. Dobra, teraz wiemy, jaki mamy problem. Linux jako taki nie nadaje się do systemów real time. Być może, jeżeli jądro zostanie skonfigurowane tak, żeby opóźnienia były jak najmniejsze, może być soft real time, czyli wszelkiego rodzaju przetwarzanie audio, próbowanie obrazu wideo i tak dalej. Szybkie komputery sobie z tym poradzą. Natomiast jak przy pomocy open source z Linuxa zrobić taki system real time? I są generalnie dwie metody. Pierwsza polega na tym, że nie robimy z Linuxa, tylko wstawiamy gdzieś obok system RT, który działa sobie równolegle do naszego Linuxa, czyli typowa wirtualizacja. Druga sprawa to jest projekt, który próbuje ulepszyć mechanizmy, które są w Linuxie, tak żeby przy pewnych założeniach, przy pewnym, prawda, pewnej dyscyplinie, przy programowaniu udało się taki system real-time zrobić ze zwykłego jądra. To dwie metody są ciekawe. Zacznijmy od pierwszej. Co to jest mikrojądro? Zamiast na sprzęcie uruchamia się Linuxa, uruchamiamy jakieś mikrojądro, czasami mówi się też nanojądro, dlatego że te programy są naprawdę małe, które uruchamia zadania czasu rzeczywistego i obok tego uruchamia Linuxa. I cały problem polega na tym, że na początku powiedziałem, że w Linuxie są wszystkie mechanizmy, w Linuxie są sterowniki, tak wszystko podłączymy, to działa. I tu niestety te zalety tracimy, dlatego że jest pewien problem, co zrobić, jeżeli zadanie czasu rzeczywistego musi zaczekać na Linuxa, na przykład po to, żeby zadanie czasu rzeczywistego zmieniało stan ikonki w GUI, która się wyświetla. Tak? Zielony pracuje, czerwony nie pracuje. Potrzebny jest jakiś mechanizm komunikacji między tymi metodami i z tym jest ciężko. Niestety, jeżeli coś ma być real-time, to i sterowniki, i mechanizmy, czyli obsługa IP, i jakieś wyższe rzeczy muszą działać w tej domenie, natomiast troszeczkę tracimy w tym momencie zalety Linuxa. Dobra. Takim rozwiązaniem, które było swego czasu zasponsorowane przez Unię Europejską, powstał taki system rozwojowy o nazwie ADEOS, z którego pochodzi coś, co nazywa się Interrupt Pipe, czyli IP Pipe. Oni to nazywają nano-kernel. Jest naprawdę małe. Jedyne, co robi, to kontroluje przerwania. To są przerwania sprzętowe i oprócz tego przerwania software'owe, czyli wszelkiego rodzaju miejsca, gdzie system wywołuje jakieś wywołania systemowe. No, w PC-cie jest to robione przez Win 80. Tak, procesor wygląda jakąś instrukcję, która powoduje, de facto następuje przerwanie. I przedziela te przerwania, przedziela te zdarzenia do poszczególnych domen, jak to się nazywa. Jest na przykład domena Xenomai, to już będzie konkretne rozwiązanie, i domena Linux. Domena RTOS-a jest bardziej uprzywilejowana od domeny Linuxa. W pierwszej kolejności dostaje przerwanie. No dobrze, i teraz pojawiają się problemy oczywiście jak zwykle z implementacją. Co by było na przykład wtedy, kiedy karta sieciowa ma odbierać pakiety, które z jednej strony pochodzą z sieci Ethernet, tylko real-time'owy, z drugiej strony pochodzą też ze zwykłego Ethernetu, to jest w interfejsie. No to te przerwania trzeba jakoś tam przekazywać do Linuxa. I Pipe to wszystko robi. Po uruchomieniu tego, po załadowaniu, w procu pojawia się pewien interfejs i widać, że proc i Pipe przekazuje część przerwań do Xenomaja 68418 numer i lekku, no analogicznie do Linuxa. Tam przerwania mogą być współdzielone, mogą być przyklejone do danego systemu, mogą być ekskluzywne. Tak, przerwanie 68 to jest jakiś timer, jest ekskluzywne dla RTOS-a. Ja sobie na tym działam. Dobra, sam ePipe to jest jeszcze bardzo niskopoziomowa cegiełka. No, w tej domenie czasu rzeczywistego trzeba coś uruchamiać. I jest taki projekt, który ma chyba największe wsparcie, jest najczęściej stosowany, to jest Xenomai. Xenomai w domenie czasu rzeczywistego pozwala uruchamiać procesy i te procesy mogą się przenosić. Mogą się przenosić z Linuxa
do RT. Oczywiście jak za długo utknął w Linuxie, no to znowu determinizm nam się psuje. Natomiast to się da zrobić. Więc ten projekt pozwala tworzyć właśnie najprostszy sposób samemu takiej aplikacji. Dobra, drugi projekt był tutaj. To jest AirTime. Xenon jest oparty na Ateos i założeniem tego projektu jest łatwość portowania kodu z innych systemów RT. Udało mi się to przekonać do tego klienta dwa razy. Raz okazało się to sukcesem. Kod z komercyjnego FamilyWorks został przeniesiony do Xenona i działał tak jak trzeba, przeszedł testy. Poszło to dalej. AirTime z kolei stawia na najmniejsze możliwe opóźnienia. No, chcę zamawiać to na elastyczność, więc warstw będzie dużo, co niestety opóźnienia będą cierpiały troszeczkę. Dobra. Obydwa projekty mają wiele wspólnego. Xenomai kształcił się z AirTime'a. AirTime ma dostarczać systemu jak najmniejszych opóźnieniach. Xenomai ma zapewnić kompatybilność z API klasycznych RTOS-ów. Jest bardzo dużo różnych takich skórek, które pozwalają emulować RTOS. I teraz RTA jest projektem akademickim, to znaczy, że on jest tworzony na uniwersytecie w Padwie. Jak coś potrzebują, to dopisują. Niekoniecznie dbając o to, żeby poprzednie rzeczy działały. Więc Xenomai ma większą bazę użytkowników, kod jest bardziej elegancki i jakoś wszyscy się tam przychylają. RTA jest ciekawy z takiego powodu, że istnieje jego praktyczna implementacja, którą można sobie pobrać w postaci Live CD i uruchomić na swoim laptopie. Więc jest to coś, co nazywa się Linux CNC. Czyli no, CNC to są takie maszyny do wycinania różnych elementów, typu felgi do samochodu albo jakieś elementy z aluminium, z tworzywa, z czegokolwiek. Różne maszyny, od robotów, które mają jakieś ramiona i składają pojazd na linii produkcyjnej, po jakieś właśnie wycinarki, tokarki, szyfierki. Ubuntu Live CD, jakaś tam wersja LTS, połączona z AirTime'em, połączona z aplikacjami działające na PC-cie. PC nie jest zbyt dobrą platformą dla systemów czasu rzeczywistego, ponieważ ma dużo rzeczy, które się w PC-cie dzieją autonomicznie, bez kontroli systemu operacyjnego. BIOS, przerwania maszynowe, ACPI, to wszystko niestety psuje. Dobra, aplikacje, które udostępniają GUI, to jest najważniejsze, bo coś widać. Język G, to jest taki język do programowania maszyn typu CNC albo Tucharek. Prosta składnia typu weź takie i takie wiertło, włącz je, przesuń w lewo, w prawo, w dół, w górę. Pozwala wizualizować ten proces wycinania. Są sterowniki do różnych urządzeń wejściowych, wejścia. No i jeszcze ma programowane PLC, więc to nadaje system do nauki. Okej, to jest przykład z tego konkretnie laptopa. Dość stary laptop firmy HP kupiony w supermarkecie. Jest aplikacja, która robi mniej więcej coś, co ja robiłem oscyloskopem, tylko używa wywołań AirTime'a, żeby zmierzyć, jakie są opóźnienia. To tak naprawdę oscyloskop nam udowadnia, że tak naprawdę jest, a to jest pomiar wewnętrzny. No więc okazuje się, że ten laptop ma 3034 nanosekundy, 3 milisekundy opóźnienia. No tam są pewne zakresy, że jak masz poniżej 20 milisekund, to jesteś w stanie z taką dokładnością, raster do 1 mm sterować tą kartą na przykład. Odkryłem dość ciekawą rzeczą, że jak wyjmę i włożę kabel sieciowy, to nagle robią się 2 sekundy opóźnienia. To jest właśnie PC. Wyjęcie karty sieciowej powoduje, że BIOS dostaje przerwanie. BIOS ma tutaj wyłączyć diodę, która jest na złączu. Tam zajmuje się sporo czasu. Dobra, tak wygląda GUI. Niestety nie mam takiej maszyny w domu, więc musiałem zrobić coś takiego. To jest taka. Tam jest jakieś wiertło, które coś wycina, to oczywiście ma 6 stopni swobody, może się poruszać w każdą stronę. Tu mamy projekt, tu mamy kod języka Go, tu mamy jakieś parametry, a tutaj widać, jak to działa, jak to rysuje. Można się na tej podstawie uczyć sterowania robotami chociażby. Dobra, słabo widać, ale będzie później na slajdzie. Więc to jest pierwsza metoda, czyli bierzemy mikrojądro, uruchamiamy coś na tym mikrojądrze. Zaleta jest taka, że jak jest aplikacja, która jest już gotowa, działa, to łatwo ją przeportować. A teraz druga rzecz, mnie osobiście bardziej interesująca, jak z Linuxa zrobić system czasu rzeczywistego, tak żeby naprawdę nie trzeba było za wiele zmieniać. Oczywiście część sterowników się nie nadaje,
oczywiście no, desktop GNOME nie może działać w czasie rzeczywistym, bo trzeba by go przepisać, przeprojektować, ale da się obok tego desktopu GNOME uruchomić aplikację real-time. Pierwsza sprawa, musimy poznać wroga, czyli skąd się biorą opóźnienia w systemie. Znowu timeline, następuje przerwanie, mamy opóźnienie w czasie obsługi przerwania. Jaki mamy wpływ na to opóźnienie? No, po pierwsze są pewne opóźnienia sprzętowe, na które nie mamy wpływu, możemy wziąć inny procesor, innego producenta. Po drugie, system może blokować przerwanie. Więc czas, przez który przerwanie nasze urządzenia, tej maila czy cokolwiek jest zablokowane, musi być jak najmniejszy. Sterowniki czasem blokują tylko swoje przerwanie, czasem blokują tylko wszystkie przerwania. Dobra, potem jest procedura obsługi tego przerwania. Czas, przez który się wykonuje procedura, to już zależy od nas. My oprogramujemy, programista tego, albo jest już w sterowniku. Z reguły są dolne połówki i górne połówki. To strasznie psuje, bo tak naprawdę ten czas jest rozciągnięty. Dobra, przerwanie z reguły stwierdza, że należy opóźnić proces, który ma coś użytkownikowi zakomunikować. Proces sobie otworzył, plik śpi. Więc jest pewne opóźnienie wywołanie planisty. Jest struktura, struktura, która opisuje proces. W tej strukturze zmieniamy flagę na proces aktywny i planista ma ten proces wybrać od uruchomienia i obudzić. To ileś tam czasu trwa. To jeszcze trzeba analizować. A potem oczywiście planista, jak się uruchomi, to pracuje. Proces jest uruchomiony, działa. To jest nasze maksymalne opóźnienie tutaj w kawałkach trochę poszatkowane. No dobra, i co mamy w Linuxie? W waszej 0 pojawiło się coś takiego. Wolna rekordę teraz nie pojawiło. Czy kod pracujący w przestrzeni jądra jest wywłaszczalny? Jądro może zawsze przerwać wykonanie procesu i zamiast niego wstawić inny proces. Chyba że ten proces coś od jądra chce, na przykład próbuje pakiet sieciowy, dużo danych. Nie może go przerwać, może go przerwać jak mu pozwala, albo jest preemptible kernel, co wygląda zachęcająco. No, do systemów, które obrabiają audio i wideo, ta opcja jest bardzo zalecana, ale to nadal nie jest ten. Żeby uzyskać real-time w takim zwykłym Linuxie, potrzebujemy oddzielny patch. Łaty są rozwijane w oddzielnym projekcie i one są sukcesywnie włączane do jądra. Nie będę wchodził na stronę i wam pokazywał, możecie sami sobie zobaczyć, jak się różni wielkością patch do jądra 2.6.33 od patcha do jądra 3.0. Jest około razy półtora poprzedni. Dane z tego patcha, te zmiany są sukcesywnie włączane do kernela. Mail na kernel nam się robi coraz bardziej responsywny. Pomiędzy 2.6.33 a 3.0 dodanych zostało kilka fajnych nowych rzeczy. W tamtym menu pojawia się nowa akcja, Complete Preemption. Będzie w tym momencie real-time, ale niech to jeszcze nie zmyli. Druga sprawa, główną rzeczą, którą robi ten patch, oprócz wyczyszczenia kodu i pozmieniania różnych miejsc, gdzie było opóźnienia, to jest dodanie obsługi przerwań w wątkach. W skrócie mówiąc, górne połówki i dolne połówki będą wątkowane, nawet jeżeli wcześniej nie były. Co to znaczy? Wygląda to tak. Działa sobie proces. Na przykład nasze obliczanie jakiejś transformaty, które się musi zmieścić w deadline. Pojawia się przerwanie i przychodzi pakiet sieciowy. System zaczyna obsługiwać to przerwanie. Za chwilę pojawia się drugie, trzecie, czwarte, tak? A my już deadline straciliśmy. To między innymi powodowało, że te początkowe wykresy były tak poszatkowane. Po załadowaniu patchu RT, po przekonfigurowaniu kernela, mamy obsługę przerwania wątku. Zadanie, które ma wysoki priorytet, w momencie, kiedy nastąpi przerwanie, jest przez chwilę przerywane, ale to, co jest uruchamiane, to jest bardzo mała, bardzo krótka, stała procedura, która blokuje przerwanie i zleca jego opóźnione wykonanie wątku. Co kiedyś tam nastąpi? Dodatkowo mamy gwarancję, że pomiędzy zleceniem a wykonaniem to przerwanie już więcej nie nastąpi. Czyli system, czy nasz proces, nasz deadline, ten czas działania, przesunie się maksymalnie o czas wykonywania tej procedury razy ilość przerwań, które mamy aktywne. To działa bardzo fajnie, niestety nie jest za wesoło, powoduje psucie pewnych na przykład sterowników, które zależą od czasu. Klasycznym przykładem jest TaskView. Takie urządzenia, które chcemy mieć
touchscreena, jak jest touchscreen wciskany, to generuje przerwanie i sterownik w tym czasie odczytuje z jakichś przetworników, jaka jest pozycja tego wciśnięcia, XY, gdzie jest palec. I zdarza się, że nie zdąży odczytać, bo to przerwanie będzie za późno, przerwanie już puści. Więc będą się pewne problemy. Po zastosowaniu tego mieścimy się w czasie. To jest super. Działa. Wykres pokazuje, że jest OK. No to jest ten drugi wykres, który wskazywałem wcześniej. Tutaj wyszedł nam za skalę. Trzeba było przetestować, dlaczego tak się działo. Tutaj. No i teraz po takich wykresach nam jeszcze nic nie przyjdzie. Chcielibyśmy mieć jakieś praktyczne narzędzie, żeby sobie taką aplikację napisać, taki proces zaimplementować. Więc łata LTPM nie sprawia, że system się od tak staje real-time'owy. Potrzebna jest jeszcze aplikacja, która będzie w stanie z tego korzystać. Główna rzecz, której łata RT nie robi, to jest nie zmienia sposobu alokacji pamięci. Więc jeżeli alokujemy w trakcie działania aplikacji w rzeczywistym pamięć, no to niestety ta alokacja może spowodować, że nasza aplikacja uśnie na dowolny długi czas. Szczególnie w PC-cie, gdzie jest słab i tam mogą być spakowania. No więc nie jest to wesoło. Różne systemy czasu rzeczywistego wprowadzały różne pomysły, co w systemie może, powinno być i powstało pewna ilość standardów. Takim najbardziej rozpoznawalnym standardem jest POSIX-RB, to jest POSIX-RT API, który jest w Linuxie zaimplementowany już od bardzo, bardzo dawna, od 2.4. W większości Unixów i w niektórych RTOS-ach, które bezpośrednio pozwalają z tego API korzystać. Co takie API musi mieć? Musi być przede wszystkim kontrola priorytetów planisty. Oprócz priorytetów takich standardowych procesów Linuxowych, są priorytety czasu rzeczywistego. Powinno nam się to udać. Jak uruchomię proces stop, to okazuje się, że niektóre z procesów działających w tym zwyczajnym systemie mają tutaj słowo RT. To znaczy, że w tym systemie już POSIX API działa. To nie jest system z patchem RT, więc to API niewiele da. To jest proces numer 3 na przykład. Przepraszam, CHA-P. Jest. Przepraszam, to polecenie. CHRT. Klasa planisty i priorytet planisty. Dobrze, no. Proces numer 1. Jak większość procesów standardowych działa sobie w klasie Shedable. No to co znamy, są jakieś tam priorytety dynamiczne, interaktywne częściej, obliczeniowe rzadziej, tak niezagładzane procesu. Oprócz tego jest klasa SHED-FIFO w naszym systemie. Od 0 do 99, im wyższy priorytet, tym szybciej. I proces się uruchamia od początku, aż do momentu, kiedy skończy. Jakbym miał twardzenie, mam twardzenie, odpaliłbym dwa gzipy, ustawił im przy pomocy tego narzędzia SHED-FIFO, to system by zamarł do momentu, kiedy te dwa gzipy by skończyły operację, skończyłyby kompresję. Jeżeli dodatkowo w tym systemie miałbym łatę RTPM, to zamarłyby też przerwanie, obsługa przerwań. I o to chodzi. System ma robić to, co mu każemy, a operacje pozostałe wykona sobie później, jak będziemy mieć czas. Dobra, blokowanie pamięci, kolejki komunikatów. Panie współdzielone są mechanizmy komunikacji między procesami. Sygnały czasu rzeczywistego, semafory, timery i nieblokujące operacje wejścia-wyjścia. Alokacja pamięci, wejście-wyjście pozostaje poza domeną RT. Należy stosować specjalne nieblokujące aplikacje. Dobra, na koniec. To będzie kod źródłowy tej prezentacji. Wrzucę go na stronę. Mamy prostą aplikację sterującą procesem przemysłowym. Mniejsza o to, jak ona wygląda, że pół jeszcze nie jest gotowe. Będzie to chyba jakaś wzorcowa aplikacja open source'owa. Są pewne podajniki. Z podajników się coś wysypuje. W momencie, kiedy na linii pod spodem się coś przesuwa, typu wiaderko, jakiś trigger wykrywa to wiaderko, podajnik musi otworzyć, coś nasypać, zamknąć. Sypie się albo tak, żeby pewną wagę sypał, albo żeby przez pewien czas. Jak to zrobić w Linuxie, jak to zaimplementować w RTPM?
Aplikacja jest uruchamiana i inicjalizuje się. Alokacja pamięci, załadowanie zasobów, parametry procesu, planista. Cała pamięć musi być zaalokowana, jak będziemy potrzebować, bo jak później zaczniemy alokować pamięć, no to już przepadło, tracimy deadline. Aplikacja uruchamia dwa wątki. To są albo dwa wątki, albo dwa procesy, albo to się uruchamia w Xenomaju, a to się uruchamia w Linuxie. Jak napiszemy aplikację w C, to tak będzie. Więc to jest tak zwany wątek roboczy, a to jest główny. Później może być napisane w Qt. Stosuje Qt, bo ma bardzo ładne, bardzo ładnie wyświetla do bufera ramki bez skończości systemu X-ów ani innych tego typu rzeczy. Potrzebny jest jakiś sposób komunikacji pomiędzy GUI a tym, co nam będzie pracowało. Może być kolejka komunikatu, mogą być sygnały, może być dowolne inne współdzielone. No, zazwyczaj w komunikacji z mikrojądrem mamy jakąś pamięć współdzieloną. To jest najlepsze. Dobra, wątek roboczy czeka na zdarzenie, wykonuje zadanie i z powrotem. To tak naprawdę mierzyliśmy na tych wykresach. To tak działa. To działa z priorytetem czasu rzeczywistego lub działa pod kontrolą mikrojądra. No, w każdym razie to jest real-time. Cała reszta to jest reszta Linuxa, która sobie działa, owszem, z minimalnymi opóźnieniami, ale niestety działa jak chce. Oczywiście później możemy też obsługiwać na wyjście z tej aplikacji. No, dodatkowe rzeczy, które powinniśmy pamiętać. Dobrze, tu jest przykład takiej aplikacji, która steruje właśnie wsypywaniem do pojemników, czyli generalnie maszyna stanów. Tak z reguły standardowo w RDOS-ach się implementuje tego typu operacje. Timer wzbudza wykonanie pewnej operacji, albo timer, albo jakiś inny trigger, coś nam się przesunęło, ktoś coś wcisnął. I raz na milisekundę lub częściej, rzadziej przechodzimy po jakichś takich stanach, znaczy tutaj sobie cyka w tym stanie, są spełnione jakieś warunki, przechodzi do kolejnego stanu i tak dalej, i tak dalej. Więc już nie ma czasu, żeby to omówić. W takim razie aplikacja będzie wchodzić, jeśli kogoś interesuje to. Kody źródłowe są niestety niskopoziomowe i w C. I stosuje się w nich kilka sztuczek, żeby działały. Nasz planista, gdzie to tutaj jest, pamięć udzielona X-owa oczywiście, proste wywołanie systemowe, ładowanie jakichś tam rzeczy z tych pamięci współdzielonej, ustawianie priorytetów planisty, używamy wywołań systemowych, scheduler i tak dalej, blokowanie pamięci, to też po X-api udostępnia. Dużo ciekawych rzeczy jest w manualach do tych poleceń. Sprawianie, żeby system i jego działanie nie powodowało nam problemów z pamięcią i w momencie, kiedy ona jest alokowana, czy dynamicznie, na pronto załatwia, czy na stosie. Jak się oszustwo, to jest tak default. A potem uruchamiamy maszynę stanów, cykając timerem co jedną milisekundę. Dobra. Udało się zaimplementować Linuxa. Działa na maszynie, na proprietarnym systemie, czyli no, architektura sprzętu jest niestety zamknięta, tak klient posiada kody źródłowe, udostępnia swoim klientom. No i oprócz tego zrobiliśmy na potrzeby pomiaru, na potrzeby testów projekt open source'owy. Właśnie ja tutaj pokazałem mniej więcej, jak się należy ugryźć, skąd się biorą opóźnienia i co dalej z tym się zrobi. No, kod źródłowy będzie dodany do prezentacji. Dziękuję bardzo, w takim razie czas się skończył. Mamy czas na dwa krótkie pytania, naprawdę krótkie i krótkie odpowiedzi. Co ten? Pytanie, bo pokazywałeś, że obowiązki walidacji systemu FD nie robimy walidacji, powiedzmy, no, szybko robimy poprzez testy. Chciałem już powiedzieć, że zestaw testów, który jest FD-em, FD dołożony, czyli same testy, są wystarczające? To zależy od zastosowania. Są jakieś niekrytyczne systemy, których wiesz, jak coś pójdzie nie tak, to się przesypie albo nie dosypie, no to w tym momencie testy wystarczają. Natomiast jeżeli w
tej działce konkretnie mieliśmy najpierw tryskarkę, która działa w cyklach. I tam było OK, testy działają. Natomiast później nasze urządzenie było zamontowane na tak zwanym ekstruderze, który pracuje w typie ciągu, folię produkuje. I tam deadline jest już bardziej krytyczny, więc tutaj aplikacja została przerobiona tak, że jeżeli coś pójdzie nie tak, uruchamia się druga, która jest mała, prosta i działa autonomicznie w takim trybie, że nasypie cokolwiek. W ten sposób to weszliśmy. Takie podejście, że jeżeli spakujesz na formę, to ta formę jest już ustawiona, że sobie działa. No, masz na przykład, nie wiem, policję, deweloper, stopnictwo, etc. Stawiasz się tym internetowego Linuxa. Czy uważasz, że wykonanie testów, które są dołączone na jakieś internetowe testy i tak dalej, czy to jest wystarczające, czy to po prostu jeszcze... Nie, to nie jest wystarczające. Piszę swoje testy, które oddają to, jak aplikacja działa. Bo do tych projektów są faktycznie gotowe testy, typu do Linux CNC na przykład, a mnie nie wystarcza, taka nam nic nie mówi. Trzeba konkretnie sprawdzić, co będzie. Normalnie pisze się często testy cząstkowe, jakiś formularz, który potem operator na przykład wypełnia. Co się dzieje, jak mamy taki stan linii wejściowych i jak nasz system zareaguje. Trzeba robić własne testy. Miałem krótkie pytanie, bo jedno drugie musimy kończyć naprawdę.